Wykaż, że liczba pierwiastek 7 jest liczbą niewymierną. Zadanie na poziomie klasy pierwszej szkoły średniej. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz i rozwiążemy to zadanie w ten sposób, że metodą dowodu nie wprost. Dowód nie wprost. Dowód nie wprost. Załóżmy przekornie, że pierwiastek 7 jest liczbą wymierną. Co oznacza, że można ją wyrazić przy pomocy dzielenia dwóch liczb całkowitych. Czyli, że pierwiastek 7 równa się jakiejś m przez n. M przez n. Co więcej, nie zmniejszając ogólności, możemy przyjąć, że ułamek m przez n jest nieskracalny. Czyli już został skrócony. Jest nieskracalny. No bo jeżeli to jest na przykład 132 przez 12, no to równie dobrze ten ułamek możemy sobie skrócić przez 2, dajmy na to, czyli mamy 6, a tutaj będzie 66. Tak, 66. No możemy dalej skrócić, powiedzmy przez 2, a nawet przez 6. No to jest 11 pierwszych. Czyli, że ten ułamek już jest w takiej postaci, że został skrócony. Także w żaden sposób tutaj nie zmniejszamy ogólności. Taki zwrot bardzo często się pojawia w matematyce, typu, że nie zmniejszając ogólności, możemy powiedzieć, że. No bo jeżeli byłby to ułamek nieskracalny, to zawsze możemy skrócić i dopiero od tego punktu zacznijmy to swoje rozumowanie. Dlatego tak tutaj przyjmujemy. Cóż dalej? No dobrze, no to mamy taki ułamek nieskracalny. To może przekształćmy. Możemy napisać, że pierwiastek z 7 n równa się m. Możemy podnieść do kwadratu, czyli że 7n kwadrat równa się m kwadrat. Co następnie? No widzimy to, że liczba m kwadrat musi być podzielna przez 7, ponieważ jest równa iloczynowi 7 i jakiejś liczbie całkowitej, no bo liczba całkowita do kwadratu dalej jest całkowita. Stąd liczba m kwadrat jest podzielna przez 7. Skoro liczba m kwadrat jest podzielna przez 7, to również liczba m jest podzielna przez 7, no bo różnica między m a m kwadrat jest taka, że m kwadrat ma po prostu dwukrotnie więcej tych czynników pierwszych, co ma liczba m. No dwukrotnie może źle zabrzmiało. No, w kwadracie ma te wszystkie czynniki pierwsze, które ma liczba m. Ale czynniki są te same, tylko jest ich więcej. A zatem, więc liczba m jest podzielna przez 7. Skoro liczba m jest podzielna przez 7, to znaczy, że możemy ją przedstawić jako jakieś 7k, gdzie k jest dowolną jakąś tam, no może nie dowolną, jakąś wybraną liczbą całkowitą. Ale istotne jest to, że istnieje taka liczba k całkowita, że 7 pomnożone przez tą liczbę całkowitą będzie równe m, no bo m jest podzielne przez 7, więc musi taka k istnieć. Jaki z tego wniosek? No z tego wniosek, że jeżeli to podstawimy do tego równania, czyli że 7n kwadrat równa się, i za m stawiamy 7k, czyli 7k i ta liczba do kwadratu. Tak więc, 7n kwadrat, może tu napiszmy zatem,
7n kwadrat równa się 49k kwadrat. No to możemy to równanie podzielić przez 7. Wychodzi zatem, że n kwadrat równa się 7k kwadrat. I co tutaj widzimy? No widzimy teraz, że liczba n jest podzielna przez 7. Zatem liczba n kwadrat jest podzielna przez 7. Czyli n też jest podzielne przez 7. Czyli n też jest podzielne przez 7. Skoro tak, no to możemy napisać, że to n to jest jakieś 2, nie 2, tylko 7r, gdzie r znowu jest jakąś liczbą całkowitą. Jest jakąś liczbą całkowitą. No dobrze, to jak to napiszmy więc? Więc n to jest jakieś 7r. No bo skoro dzieli się przez 7, no to możemy ją tak przedstawić. Skoro tak, no to znowu możemy napisać, że 7r kwadrat w zasadzie już nie musimy pisać. Bo co się okazało? Liczba n jest podzielna przez 7, tak nam tu wynikło. Co więcej, wcześniej nam wynikło, że m jest podzielne przez 7. Skoro obie te liczby są podzielne przez 7, to ten ułamek m przez n da się skrócić. Czyli skoro n jest podzielne przez 7 oraz m jest podzielne przez 7, to znaczy, że liczba m przez n, to znaczy, że ułamek m przez n można skrócić. No bo i jedna jest podzielna przez 7, i druga jest podzielna przez 7. Skoro można skrócić, no to mamy sprzeczność, bo zakładaliśmy, że ułamek m przez n jest w postaci nieskracalnej. Jest nieskracalnej. A tu nam wyszło jednak z tych rozumowań, że musi być taką liczbą, że się da skrócić. Sprzeczność. A zatem na mocy dowodu nie wprost, założenie, jakoby liczba pierwiastek 7 była liczbą wymierną, jest błędne. Czyli, że liczba pierwiastek 7 jest wymierna. Więc na mocy dowodu nie wprost, pierwiastek 7 nie jest liczbą wymierną. A jak nie jest liczbą wymierną, no to tu jest tylko albo-albo. Albo wymierna, albo niewymierna. Nie ma innej możliwości. Więc pierwiastek 7 jest liczbą niewymierną. Więc pierwiastek 7 jest liczbą niewymierną. Niewymierną razem w tym momencie. Niewymierną. Nie zawsze tak jest, bo na przykład funkcja parzysta, jeśli funkcja nie jest parzysta, to wcale nie oznacza, że jest funkcją nieparzystą. Czasem tak bywa. Na przykład może być funkcja, która jest parzysta i jednocześnie nieparzysta. Jak również dobrze może być funkcja, która nie jest parzysta i nie jest nieparzysta. Tu natomiast jest albo-albo, nie ma innej możliwości. Zatem liczba pierwiastek 7 jest liczbą niewymierną.